Cześć, widać mnie? Hej, ponieważ bardzo się cieszę, że poznałam już kilka z Was, dziewczyn, które oglądają moje filmy i bardzo fajne. Fajne rozmowy się między nami wyklarowały. Nawzajem sprzedajemy sobie różne rzeczy. Także postanowiłam jeszcze powiedzieć Wam, z jakich rzeczy korzystam i z jakich książek. Na razie mam dzisiaj przy sobie trzy. W ogóle chciałam pozdrowić bardzo Darię, z którą się super rozmawiało. Dowiedziałam się też wielu rzeczy, która także jest na diecie dr Dąbrowskiej. Trzymamy kciuki za nią, ponieważ no, ja w tej chwili jestem w ciąży, więc już nie dam rady być na diecie, ale po ciąży na pewno przejdę, jak przestanę karmić. Oczywiście staram się zdrowo odżywiać i tak dalej. Chciałam się pochwalić też moim brzuszkiem już teraz. Proszę, jaki już duży jest, ładny, połowa. Także jestem bardzo szczęśliwa. W ogóle dzisiaj mam super humor, bardzo fajną energię. Jakoś chyba przez te słońce dzisiaj dostałam, bo dzisiaj u nas bardzo słoneczny dzień. No ale cóż, a propos książek dr Dąbrowskiej. Uważam, że dwie książki dr Dąbrowskiej, ponieważ dwie kupiłam, są tak jakby najważniejsze w tym wszystkim. Są to takie przewodniki. Jedna to jest Ciało i ducha, ratować żywieniem. I tutaj macie wszystko właśnie o diecie sześciotygodniowej, oczyszczającej, czyli leczniczej, tak? Gdzie organizm przechodzi w odżywianie wewnętrzne, czyli w endogenne. A propos jeszcze tej diety, zanim przejdę do następnej książki, należy do różnych grup zamkniętych i czytam te komentarze, rozmawiam z Wami, dziewczyny, i chciałabym, żebyście się niektóre się tak zacietrzewiają, jeśli chodzi o różne rzeczy. Nawet jedna powiedziała, że wymyśliłam swoją dietę Doroty Pasiewicz. Także to wcale nie jest tak. I chciałabym, żebyście nie brały tego tak do siebie. Po pierwsze, uważam, że trzeba być otwartym i jeżeli przeszło się na sobie pewne rzeczy i jakieś uzdrowienia były i nie zahamowało się odżywianie wewnętrzne, to powinniśmy brać z takich osób przykład, tak mi się wydaje. Niektóre dziewczyny bardzo sobie nie radzą z tym, że nie mogą jakiegoś innego owocu zjeść, więc uważam, że kiwi jest bardzo bezpieczne, ponieważ sama jadłam na tej diecie kiwi. Oczywiście nie jadłam go codziennie. Raz na jakiś czas zjadłam jedno kiwi i nic nie wpłynęło. Zobaczcie sobie, ile ma kiwi kalorii i że ma i niski indeks glikemiczny. Tak samo jest z truskawkami. Wiadomo, jeśli zjemy kilogram, no to możemy przeskoczyć to, tak? Te kalorie i możemy sobie narobić różnych rzeczy. Ale jak łatwo rozpoznać a propos żywienia, czy robimy poprawnie, czy nie? Jeżeli idziemy na dietę dr Dąbrowskiej sześciotygodniową leczniczą, organizm po paru dniach, 5-6 dni, przełącza się na odżywianie wewnętrzne. I w momencie, kiedy przełącza się na odżywianie wewnętrzne, to nie czujemy głodu. Jemy tak naprawdę tylko z rozsądku. Jeżeli nie czujemy głodu, to w momencie, kiedy zjemy coś, przypuśćmy, zjedlibyśmy banana, nie wolno absolutnie oczywiście, zjedlibyśmy banana, od razu poczulibyśmy głód za jakiś czas. I to taki silny, czyli ten prawidłowy głód, ponieważ odżywianie wewnętrzne by się zahamowało. Ale jeżeli zjemy coś o niskim, typu kiwi, niskim indeksie glikemicznym, sprawdziłam na sobie, więc działa. I nie poczujecie tego głodu, tylko nadal będziecie czuły, że się uzdrawiacie i jecie tak naprawdę tylko z rozsądku, to nic się nie wydarzyło. Uzdrawianie nadal działa, jeśli chodzi o dietę leczniczą i nic naprawdę nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś się mordował i nie spróbował innego smaku, tak? Typu na przykład dwie maliny. Są to owoce jagodowe i jak najbardziej też można jagody, truskawki, maliny. Ja próbowałam, jadłam i naprawdę wyleczyłam 7 chorób, o których już pisałam, tak? Różnych schorzeń i tak dalej. Następna, i to jest a propos tego właśnie, tej mojej wypowiedzi, to jest ta książka.
Kolejna książka to jest książka druga dr Dąbrowskiej, Przywracać zdrowie żywieniem, czyli tą książeczkę czytamy i według niej żyjemy, tak naprawdę powinniśmy przez całe życie tak żyć. Czyli odżywiać się zdrowo, włączyć do diety strączki. To jest bardzo ważne, włączyć strączki do diety, bo wszyscy mówią, po strączkach to oczywiście gazy i tak dalej, źle się czuje człowiek i tak dalej. To nieprawda. Są gazy na początku, organizm się przyzwyczaja, potem jest wszystko w porządku. Także nie bać się strączkowych, strączkowe są bardzo dobre, są super pasty ze strączkowych, są super pasty takie do kaszy ze strączkowych, różne, z ciecierzycy, z soczewicy można robić fajne rzeczy, fajne leczo można robić, dodając także tych strączkowych. Trzecia książka, która nie uzupełnia, znaczy uzupełnia się właśnie z dietą dr Dąbrowskiej, która jest bardzo ciekawa i polecam wszystkim, to jest Candida, nie daj się zjeść grzybom. Znajdziecie ją wszędzie w internecie, można ją kupić bez problemu, chyba kosztuje o 29 zł. 29,90 mam tutaj cenę, więc napisał ją Andrzej Janus i co? I tak naprawdę ta książka to jest nic innego jak dieta dr Dąbrowskiej. Dr Dąbrowska mało pisze o drożdżakach, mało pisze o grzybach Candida, ale wspomina, lecz tutaj mamy bardzo dużo, że właśnie cukier, mąka i wszystkie takie niezdrowe, przetworzone rzeczy żywią się tym grzyby Candida, które się rozrastają w naszym organizmie i rzucają się na tarczycę, na cukrzycę, na inne rzeczy, na wszystkie hormony w naszym organizmie się rzucają. Bardzo ciekawa książka, jeszcze raz pokazuję, bardzo ciekawa. Zapraszam do jej przeczytania i oczywiście do rozmów na ten temat, bo ja bardzo, nawet tutaj przeczytam parę rzeczy, typu produkty zabronione przy grzybach Candida, tak? Czyli to są prawie wszystkie produkty, które zabrania dr Dąbrowska na diecie, czyli lecznicze. Ta książka pokazuje nam, jak leczyć, i te dwie książki, i dr Dąbrowska też pokazuje nam, jak leczyć. Tylko każdy nazywa to trochę inaczej, nam to pokazuje, tak? Ale głównie jest to samo. I produkty zapokazane, cukier typu miód, syropy, soki ze słodkich owoców, napoje owoce, napoje je dosładzane cukrem, czekolada, cukierki, batony, wafle i wszystkie napoje energetyczne, wszystkie te rzeczy. Produkty z białej mąki pszennej, ryż biały, mączka ryżowa, alkohol, owoce słodkie, mleko, przyprawy zawierające glutaminian sodu. Pamiętajcie o tym glutaminianie sodu. To jest po prostu zabójstwo. To rozwija nam raka, inne choroby, rzuca się na wszystko w organizmie. Czytajmy etykiety, bo to jest bardzo ważne. Dania gotowe, oczywiście absolutnie nie używamy dań gotowych. I inne artykuły wysoko przetworzone. Tak jak dr Dąbrowska pisze w swojej książce, artykuły wysoko przetworzone to jest najgorsze, co może być. I to dzisiaj powoduje choroby cywilizacyjne. Na tym dzisiaj koniec i zapraszam do oglądania następnych filmów. Cieszę się, że mogę z Wami porozmawiać na grupach wsparcia, takie nazywam, czyli diety dr Dąbrowskiej, postów dr Dąbrowskiej i tak dalej, i na innych. Także do usłyszenia, do zobaczenia i możemy się dzwaniać, jak to już z niektórymi robię.